Wielokrotnie w komentarzach i wiadomościach pytaliście się, czy kiedyś opowiem w kontekście nerwicy o badaniach, które robiłem. I od razu mówię, że nie jest to odcinek, żeby dalej nakręcać siebie, was i w ogóle, ale jeżeli jesteście ciekawi, żeby się utwierdzić po raz setny, że jesteście w nerwicę wegetatywną, to być może temu posłuży ten odcinek i wyjdzie on na dobre. Mam tu swoją legendarną szteczkę z badaniami. Kiedyś jak jeden psychiatra zobaczył, to i mówi: aleś pan narobił badań, jesteś pan przebadany wzdłuż i wszerz. Ale z tym to bym się nie do końca też zgodził, bo czasami to może wynikać, o dziwo, z właśnie niekompetencji lekarzy i z tego, że nie jest podejście właśnie takie holistyczne, całościowe do organizmu, tylko tak strzelają jak na ślepo, rzutką w darta by grali i tak zwiedzasz i robisz kolejne bezsensowne w zasadzie badania. Ale jedną istotną rzeczą, którą ja zauważyłem w kontekście badań jest to, że na przykład większość rzeczy z krwi by wyszła. Jak już jest coś bardzo nie tak z organizmem, to te parametry z krwi siłą rzeczy muszą się zmieniać, więc dlatego chyba ci rodzinni lekarze w zasadzie jak patrzą, że morfologia jest dobra, no to mają takie, nic się poważnego nie dzieje. Wiadomo, że są takie jakieś wyjątki, odstępstwa, ale a w dzisiejszych czasach to już w ogóle, ale niemniej jednak właśnie jak tutaj się już coś dzieje, to organizm jest tak zbudowany, że to tworzy jedną całość. I jak naprawdę coś wysiada, to musi w krwi wyjść, nie? Więc dobra, no i co? No otworzymy, bo żeby ten odcinek nie trwał nie wiadomo ile, pół godziny. Od razu mówię, że to są ja ostatnie badania robiłem, ostatnio to u kardiologa byłem, rok temu chyba, ponad rok temu. I to jest są losowo, będę patrzył co tu jest, najpierw, nie mogę się garbić, bo wypadnę z kadru, chyba że go odsunę jeszcze trochę. Czekajcie. Jan Paweł II czuwa. No i dobra, co tu jest? O, to jest bardzo ciekawe, to jest a propos odcinka mojej wielkiej ucieczki ze szpitala Psycho. W sensie oddział nerwic to był i to obejście odcinek, po prostu, który linkuję w opisie i się wszystkiego dowiecie, gdzie trafiłem, po co, jak i dlaczego. W skrócie dodam, że to już był taki czas, że już nie wiedziałem, kto mi pomoże i co mam robić, a już mi się działy cuda z organizmem i zdecydowałem się na pobyt w Wojskowym Instytucie Medycznym Klinika Psychiatrii Stresu Bojowego i Psychotraumatologii. Oddział całodobowy. Denerwuje mnie ten mikrofon, że on tak opada. Naprawdę, ja nie wiem. Te mocowania RODE to takie są beznadziejne. Jakieś, nie wiem, denerwuje mnie to i już nie wiem, czy w rękę nie wezmę, ale jak w rękę wezmę, to będę nim oddalał, przybliżał, nie wiem. No i karta informacyjna. Mogę wam przeczytać ewentualnie to takie wstępne słowo tu, a cała reszta to jest w odcinku, który w opisie linkuję. To ja tam wszystko bardzo dokładnie opowiadam, jak wyglądał ten mój pobyt, więc nie chcę spoilerować tutaj. I to było, słuchajcie, w 2020, z tego co patrzę, w sierpniu, 4 sierpień. Karta informacyjna, no to 4 lata temu, nie, prawie że. No i co, 27-letni pacjent, po raz pierwszy hospitalizowany psychiatrycznie. Krzywo jest ta kamera chyba, ale już mi się poprawię ją, nie wiem, później. I dobra, w celach diagnostycznych hospitalizowany, diagnostycznych. Jak podaje, powodem zgłoszenia się do psychiatry były dolegliwości somatyczne, skoki ciśnienia, sztywność karku, omdlenia, których tło somatyczne wykluczyli inni lekarze. Przy przyjęciu przytomny, prawidłowo zorientowany, auto i allopsychicznie, nastrój sytuacyjnie obniżony, napęd w normie, ewidentnych objawów wytwórczych nie ujawniał. Myśli i tendencje suicydalne negował. No i co? I zaleta jest taka, nie chcę tego pokazywać do kamery, bo tam jakieś dane czy coś, ale tutaj na przykład bardzo rozbudowaną morfologię miałem, zrobioną taką, bo zaletą właśnie to jest to i na tym mi zależało idąc tam, żeby tą diagnostykę poszerzyć fest, no nie? No. Nawet odczyn USR w kierunku kiły, ujemny. A to chyba w każdym szpitalu robią takie coś. I tam jeszcze więcej by tych badań było, ale co się wydarzyło,
to obejrzyjcie sobie ten odcinek, bo jest jeden z ciekawszych, no, o pobycie. Następne. O, i to jest to. To jest najnowsze. To miałem w maju. W maju 24.05, czyli rok temu. O, no to jednak rok temu. Tak. 24 maj 2023. Coś mi się przypomniało i tak się zamyśliłem, bo... Ale nieważne co, nie będę tu mówił. No i co? No i tutaj ogólnie, że wszystko ok. W ogóle już tak poszedłem, to już takim tak gorąco też było. I ledwo tam siedziałem w tej kolejce, tam chyba z 2 godziny czekałem. A najlepsze było to, taka ciekawostka, że tam, ja mówię, na bank będę miał ciśnienie ze 180, bo już tak zaciśnię. Ja dosłownie, ja już prawie chodziłem po korytarzu i tak robię. I tylko i oczywiście z ojcem poszedłem i mówię, nie wytrzymam tu. I w ogóle, i byłem pewny, że będę miał pewnie ciśnienie nie wiadomo jak. Ja tam w gabinecie miałem chyba 130 na ileś, takie bardzo książkowe, więc... I to było ostatnie chyba, jakie robiłem. Kolejna karta informacyjna. Aha. To jest... Czekajcie, bo rok muszę zobaczyć. O! To jest bardzo niefajny przypadek, jaki się stał rok temu. Czerwiec, 26. Rok temu, 26 czerwca. Słabo mi się mega zrobiło w domu. Siedziałem z telefonem i tak siedziałem. I odpisywałem koleżance jeszcze. I nagle, ja właśnie jak siedzę, to mi ten nos tak zatyka. I siedziałem na tyle długo, że tak mi zatkało w pewnym momencie, że czułem w ogóle, że tracę przytomność. I mega już się odpaliło wszystko. Myślałem, że już mi to krążenie nie wróci, tylko zdążyłem powiedzieć ojcu, że po pogotowie. No i ojciec wtedy to już się trochę wkurzył i tak powiedział, tak trochę też, nie, że podkoloryzował, ale że to już cały czas tak jest, że on mdleje cały czas i w ogóle. To przyjechali w ogóle, no i tu też mi bardzo rozbudowaną morfologię zrobili. I chyba to też opowiadałem, chyba jest na YouTubie, jak znajdę, to zalinkuję, o tym pobycie, to by jaja. Nie wiem, czy to dzisiaj opowiadać, ale krelanium mi dali do żylnia wtedy i myślałem, że pomylił coś ten pielęgniarz, bo tak mi walnęło, serce to nagle tak. Ten normalnie tak odleciałem po tym relanium, że to była masakra, nie? A generalnie, ciekawostka, gówno mi pomogło to relanium. Ja gdzieś tam podświadomie docierało do mnie to, że to nerwica pewnie, czy coś, i liczyłem, że będzie fajnie właśnie po tym i nie było. Było wręcz gorzej. Ja potem nawet mówiłem, że się dalej źle czuję, uzupełnili mi kroplówkę, te magnezy, to wszystko, a mimo to tak dalej jakoś byłem napięty, zmęczony przede wszystkim, bo tu nawet godzina to jest 17.41, a ja tam pojechałem chyba o 11. Serio, więc tyle godzin i najszczęśliwszy byłem, jak wróciłem do domu. Oczywiście nic nie wyszło, pani neurolog, pamiętam jak przyszła do mnie, to powiedziała, bo z tą też tą pionizacją, że jak wstaję, to mi tak nie pompuje normalnie to serce, tylko mi się w bani kręci, że taki mój urok, że jestem dosyć wysoki, nie wiem, no, znam wyższych, ja mam 1,86 m, 6,7 m, więc... chyba bez przesady, ale no trudno, nic nie wyszło. Zaburzenia występujące pod maską somatyczną, porada lekarska, konsultacja, asysta, to procedury wszystkie, opieka pielęgniarki lub położnej, monitorowanie ciśnienia, pulsyksometria, temperatura ciała, konsultacja neurologiczna, o matko, czas częściowej tromboplastyny po aktywacji, nie wiem, czas protrombinowy, farmakoterapia dożylna, kinaza, aminotransferaza alaninowa, aminotransferaza asparginowa. O, to aż tyle? A, bo to chyba z krwi, tak? Tak, to, no, tak, to jest z krwi, tyle rzeczy było robione. Więc chociaż to, no i też, że niby nic nie wyszło, nie wiem, czy to spojrzał lekarz, ale pewnie spojrzał. Elektrokardiografia. Jeszcze miałem chyba prześwietlenie jakieś, czy czegoś po tym relanium. Jeszcze ta babka przyszła, a ja mówię, ja nie pójdę, bo pan mi tu dał tak po kablach, pawulonik, piąteczkę, że ja nie jestem w stanie wstać, nie? I na wózku jechałem. Pan pierwszy raz?
Jeszcze z fujarą odsłoniętą powinien. Proszę. Weź. Epikryza. Pacjent lat 30 przywieziony do SOR z powodu dwukrotnego epizodu zasłabnięcia bez utraty przytomności. Bla, bla, bla. Nawet nie chcę tego czytać, bo się nie chcę nakręcać. Jest to takie najświeższe. Co tu jest? RTG. 2018 rok. Czajcie? Bazę? Więc to, no, 5 lat temu ponad, bo to było z tego, co widzę, we wrześniu. I to był RTG. Powietrzność zatok obocznych nosa w normie, bo cały czas ten nos, tłoczenie powietrza przez nos, więc to. Już 10 minut mamy. Oczywiście, że zdjęcie jest. Każdy szanujący się nerwicowiec musi absolutnie, to jest absolutny must have, mieć takie zdjęcie, przynajmniej jedno. Jeżeli nie masz, to jesteś farmazonem, a nie nerwicowcem. I oczywiście, tutaj to dziwnie wygląda. Nie wiesz, nie, tak to nie miałem, wiedziałem, że się dupa znam. Kolejny must have nerwicowca, czyli doraźnie robione EKG, kiedy ci odpoło po raz kolejny. A tu w ogóle jest Śląskie Centrum Medyczne, to historię wyciągałem, bo ja mam przewód PDA coilem zamykany, przewód tętniczy, będąc dzieckiem. To oczywiście te skierowania, te recepty, to ja tego nie wyrzucałem, te recepty skierowania, to jest multum. Tego, co tu jest. To jest skierowanie, poradnia otolaryngologiczna, skierowanie, pracownia diagnostyczna, laboratorium. Oczywiście, że recepta. Tu miałem zapisany jakiś Spamilan. 5 mg. Oczywiście, że tego nie brałem. Nie wiem. To teka głowy. O, bardzo dawno to było. 2019. Artefakty ruchowe obniżają wartość diagnostyczną badania, tkanka mózgowa bez zmian ogniskowych, układ komorowy położony prawidłowo, nieposzerzony. I nerwicowiec ma coś takiego, jak czyta. Nieposzerzony? Prawidłowo? W normie? Że co? I do prywatnie idzie. Proszę, płacę za to, żeby było w końcu coś nie tak. Oczywiście to takie żarty. No, oczywiście klasyk. Skierowanie na morfologię. No EKG kolejne. Echo. Nie wiem, który rok nawet. Jakieś. Oczywiście kolejna karta informacyjna z pobytu w szpitalnym oddziale ratunkowym. W końcu jestem bossem. Chcę wydziabać. Neurosis, anxiety forever, experience 100. Nie jestem nowicjuszem, więc to było w nocy. No i to pamiętam dokładnie, ale znowu to jakby nie była moja wina, bo to nie jest tak, że pkuje mnie paluszek i jadę. Udusiłem się w nocy wtedy znowu. Miałem ciśnienie chyba 180 na ileś. Bardzo się źle czułem wtedy. I oczywiście już jak tam byłem, to wracało do normy. I jeszcze tam potem były takie, że po co dzwoni z takim ciśnieniem? I taksówką wracałem w nocy sam. I to w ogóle był moment, jak wtedy wróciłem w 2020 roku. Luty, 21, i jak wróciłem wtedy w nocy po tym epizodzie, przestałem mierzyć ciśnienie. Mierzyłem do tej pory, bo cały czas się tam bałem tego, a potem stwierdziłem, że już nikt mi nie pomoże nic, że jak już w takiej sytuacji, to już teraz to jest bez sensu i autentycznie od tamtej pory w ogóle to już nie mierzę ciśnienia, mam to w dupie, bo nic to ci nie da tak naprawdę, bo przynajmniej ja tak miałem, nawet jak miałem 108, to tyle, no nic, no, po prostu ci skoczyło ciśnienie i tyle, nic nie zrobię więcej. No więc tutaj tyle. Otolaryngologiczny oddział. Zrobiłem nawet przegrodę ze względu na to duszenie, na ten nos, bo od tego się zaczęło. Huknąłem sobie, mając już ciężką nerwicę, septoplastykę, która głównie mi pomogła. Mam jeszcze chyba bardziej krzywą przegrodę. Też opowiadam o tym chyba. Nie wiem, na Patronite miałem tej historii na pewno. Wiecie co? Na Patronite jest, zalinkuję Patronite też. Mega dawno już tam nie wrzucałem, nie wchodziłem, ale tam są te historie na pewno. Jeżeli na YouTubie ich nie znajdę, to także zalinkuję Patronite w opisie tutaj na YouTubie. Dyszka i no dyszkę tam, bo tam tak jest, Patronite na tym polega, że się wspiera twórcę i za dyszkę tam macie do oglądania wszystkie te filmy. A swego czasu wrzuciłem ich bardzo dużo. I to są autentyczne historie, bo ludzie mi się często pytali, że czy to naprawdę tak było naprawdę, więc to wszystko jest
prawdziwe i mega ubaw ludzie z tego mieli. Próba wysiłkowa, kardio, kolejne echo, RTG. Kiedyś miałem śmieszną sytuację, to chyba jeszcze jak do pracy robiłem RTG, bo tu mam ten stent metalową, taką sprężynę pod tym i babka wylatuje z tego RTG i mówi: Jezus Maria, proszę pana, czy pan miał jakiś zabieg, bo tam co... I ja wtedy to przez ułamek sekundy mi przeszło przez myśl, żeby odpowiedzieć: nie, jaki zabieg, nic nie wiem. Ona by chyba: Jezu, przecież pan tam ma jakieś metaliczne ciało obce. A co on jest, no. Zdjęcie klatki, kolejne, wysiłkowe. No, chcę wam pokazać skalę tego, nie? Tych morfologii. Tylko, że wiecie, to też jest tak, że mi się daje, że trzeba mieć na uwadze, w jakich odstępach czasu to robisz. No tutaj to na przykład naprawdę, no, od te EKG to już jest rok, nie wiem który. Aż zaraz jakbym spojrzał. Boże, nie ma tu daty, ale to naprawdę, to było już bardzo dawno temu. Z 5 lat, 6. Oj, tu znowu bardzo dużo tych badań krwi. Ja już sam potem mówiłem, że ja nie chcę już skierowań na kolejne badanie krwi, bo to mi gówno da, bo bardziej tu upatrywałem, że to jest mechaniczna przyczyna z tym nosem, z tym nieoddychaniem i z całą resztą. Teraz to już, najgorsze to jest to, że w pewnym momencie to już nie dojdziecie do ładu. No, lekarz raczej też nie, bo to już jest masło maślane. I wiecie, no, na pewno teraz stan jest taki, że nerwice mam na pewno. Co z czego wynikło? Nie wiadomo, ale jedno jest pewne, że warto by leczyć już i nerwice i zaleczyć chociaż to. Bo ja już tak miałem, że teraz, może teraz tak mam. Ktoś mówi: i weź zrób jeszcze na przykład to badanie snu. Weź zrób tą polisomnografię, pojedź jeszcze, zrób se z krwi witaminy. Ja nie pójdę już. Ja już nie mam siły na badania, ja już ten rano to i tak ledwo szedłem ostatnio na krew i tak dalej. Nerwica już mi na to nie pozwala. To już jest ten level, że już nawet mam w dupie, bo boję się i nie chcę, nie mam siły, nie wyjdę zrobić badań. Więc jakoś to tak zatoczyło koło, że wtedy jeszcze jak miałem siłę, to łaziłem, teraz już niestety. Jeszcze jeden szpitalny, a nie, bo to chyba kopia pobytu, tak, to z tego lutego na SOR-ze. No a najlepsze było to, o tu było bardzo ciekawe, bo skierowany z powodu niepokoju subiektywnego odczucia wysokiego ciśnienia. Jak subiektywnego, jak tu w domu mierzyłem, miałem wtedy, właśnie coś było nie tak, w nocy się zadusiłem, miałem 180 na ileś. Jak można mieć subiektywne odczucie na tym? Subiektywne odczucie to można by to tak określić, jakbym nie miał wykonanego pomiaru. Jakbym nie miał wykonanego pomiaru, mogłoby być to subiektywne odczucie, bo nie wiesz, jakie tak naprawdę jest i może ci się wydaje, że masz wysokie, ale jeżeli mierzysz i ci pokazuje, że masz 180, więc masz 180. Więc tutaj to jest absurd jakiś w tej epikryzie wpisany, że subiektywne odczucie wysokiego ciśnienia. Wiecie, no nie da się ukrywać, też oni wszystko to robią, oni mają tak zawalony jest ten nasz NFZ, tym wszystkim tak przeciążony, że to z tego też wynika, że oni nieraz to... Tak samo jak ze starszymi ludźmi, jak jest? Przecież oni też tam za bardzo się nie spuszczają, bo już bo umrze, no to był już stary, to już nie ma co się tam tak śpieszyć i w ogóle, no cuda. O, USG jamy brzusznej, to 2017, pamiętam. Ty, z jakimś sentymentem, jakbym przeglądał co najmniej zdjęcia z wakacji, zamiast człowiek normalny, o, tu byłem w Tajlandii, o, tu był Amsterdam, a nerwicowiec, tu robiłem sobie USG jamy brzusznej. Hej, cudowne czasy. No oczywiście, złote płyty, proceder, NWJ, JLBL, podwójna platyna, czyli RTG Zatok, klatka piersiowa, to już klasyk. A to co to jest? Dwunastnica? A, tu sobie huknąłem chyba najgorsze badania, jakie mogłem sobie huknąć na własne życzenie, czyli gastroskopia. No, naprawdę super. Nie polecam. Tu oczywiście cholesterol całkowity 140. Cholesterol HDL. Hmm.
A najlepiej, bo jeszcze czasami jak online te kolejne diagnostyka, badania krwi, jak wam przychodzą i patrzycie sobie online, to często to już widać i tam na czerwono są te, to już człowiek, tu na czerwono, ja tak raz miałem jakiś, miałem tu na czerwono, trzy miałem na czerwono chyba, ale to tam i właśnie ta babka, to jest dobrze, to co tam, się nie musisz martwić, musisz jeść więcej zielonych warzyw, typu, no jakie są tam te zielone, szpinak, kurwa, ten, brokuł. Ale serio, tak mi lekarka, przysięgam, było, tak mi powiedziała, że o, to masz niżej, bo tu, że to jakaś infekcja mogła być i że to jedz zielone warzywa. Autentycznie. I kolejne krew, więc tu kardio, tu to już naprawdę stare, tu, no i to już się powtarza. I decyzja z MOPS-u, jak wylądowałem na zasiłku, bo nie byłem w stanie chodzić do pracy. A tu najlepsze te komentarze. Spuszczasz się nad sobą, jakbyś musiał. Uwierzcie mi, nie chcę mówić, ale naprawdę ludzie pracują, chodzą i robią wszystko, jak jest okej ze zdrowiem. Naprawdę ja ze złamanym obojczykiem to i do roboty chciałem iść i w ogóle, a przyszedł taki czas, że tak cię ścinało, bo wiecie co, z bólem nogi, z czymś tam, z jakimiś takimi, to pójdziesz, bo się przełamiesz. Ja nie wiem, ja sobie rozciąłem tutaj jakieś do kości rękę całą i byłem w robocie i dokończyłem to, co miałem robić w ogóle, ale te parametry typu ciśnienie, puls, to jak zaczniecie fisiować na tym punkcie i to wam się rozreguluje, to uwierzcie mi, że to jest amba Fatima. To z tym to już jest lipa raczej. No więc takie komentarze, że ja jestem bohater, a ty jesteś dupa i jakbyś musiał, to byś poszedł i nie było, to nie wydaje mi się, bo było tak, że musiałem i szedłem. Ja bardzo długo pracowałem w takich stanach, że ci, co tak komentują, by nosa nie wychylili z domu i to nie działa, bo cię karetka zabierze z zakładu pracy po raz któryś, no i tyle, nie? Mam nadzieję, że wam się podobała moja teczka, instytut, tu napiszę ten, IPN w ogóle. Podsumowując to powiem wam, mam taką refleksję, że coraz bardziej skłaniam się już chyba do jakichś afirmacji, w ogóle do samoleczenia się myśleniem, nastawieniem, bo zauważam to po wielu ludziach, że ci, co faktycznie jakoś afirmują się automatycznie, czyli że będzie dobrze, albo że się nie przyjmują, tylko że oni nawet nie wiedzą, że to jest afirmacja, faktycznie jakoś ten organizm, jest przecież ta książka i ta teoria, że wszystkie, absolutnie wszystkie choroby, nie wiem, czy to Gabor Mate był, pochodzą ze stanu psychicznego. Że to najpierw jest psychika i dopiero potem choroby, tak jak nawet nowotwory i tak dalej, że to tak silna korelacja między głową a umysłem. I naprawdę coraz bardziej dochodzę do przekonania, że chyba zamiast tego i tej medycyny zachodu i w ogóle to samo uzdrowienie nastąpi chyba poprzez afirmowanie się. Bardzo mi było miło. Dajcie follow, subskrypcję, jeżeli ciekawią was takie pogadanki, może chcielibyście o czymś innym usłyszeć. Bardzo chętnie żegnam się z wami dzisiaj. Pozdrawiam i do zobaczenia.